Cześć, mam na imię Paulina i dzisiaj pokażę Wam eksperymenty, w których dowiemy się co nieco o kolorach. Możecie wykonywać większość eksperymentów razem ze mną, do czego serdecznie Was zapraszam. Na początku powiemy sobie o kolorach podstawowych. Jak widzicie, stoją przede mną trzy kolory: czerwony, żółty i niebieski. Są to tak zwane kolory podstawowe, z których możemy wykonać wszystkie inne dostępne kolory w palecie kolorów. I nasz pierwszy eksperyment, ja mam tutaj takie specjalne szalki, do których będziemy wlewać nasze kolory i je mieszać. Wy w domu możecie spróbować to zrobić w jakichś małych pojemniczkach. Zacznijmy sobie od koloru żółtego. Za pomocą pipety wpuszczam kolor żółty do dołeczków. Teraz do koloru żółtego dodamy kolor czerwony. Możemy delikatnie zamieszać, żeby nasze kolory dobrze się połączyły. I jak widzimy, z koloru żółtego i czerwonego powstał nam kolor pomarańczowy. Teraz do koloru żółtego dodamy kolor niebieski. Po przemieszaniu widzimy, że z koloru żółtego i niebieskiego powstał nam kolor zielony. To teraz czas połączyć ze sobą kolor czerwony z kolorem niebieskim. Jak widzicie, powstał nam kolor fioletowy. Teraz połączymy ze sobą wszystkie kolory, czyli żółty, czerwony i niebieski. Jak widzicie, kolor ten jest taki szaro-bury, zbliżony trochę do czarnego, ponieważ kiedy połączymy ze sobą wszystkie trzy podstawowe kolory, czyli żółty, czerwony i niebieski, powstaje nam kolor czarny. Tutaj nie wyszedł nam do końca kolor czarny, ponieważ nasze barwniki nie były bardzo mocno nasycone. W ten sposób, łącząc ze sobą wszystkie kolory, możemy tworzyć wiele różnych barw. W zależności od tego, jak dużo dodamy żółtego, a jak dużo niebieskiego, możemy uzyskać jasny lub ciemny zielony. Tak samo możemy uzyskać kolor bordowy, mieszając ze sobą kolor czerwony z niebieskim. Teraz zachęcam Was, żebyście razem z rodzicami spróbowali pomieszać takie kolory i zobaczyć, jak dużo z nich uda Wam się uzyskać. Jak widzicie, po dodaniu kolorów w różnych proporcjach uzyskujemy jaśniejsze lub ciemniejsze barwy. Kolejnym eksperymentem, którym dzisiaj się zajmiemy, jest zjawisko chromatografii. Do wykonania eksperymentu ja używam trzech bibułek, wyciarków, czarnego flamastra, a także miski z wodą. Na każdej bibułce rysujemy flamastrem duże czarne kropki. Po narysowaniu kropek na naszych bibułkach możemy wspomóc się nożyczkami i zrobić malutkie dziurki na środku naszej bibułki. Z każdą z tych dziurek wkładamy takie wyciarki.
Nasze wyciorki mają na sobie troszeczkę materiału po to, żeby jak wsadzimy je do wody, one powoli będą nam namaczać się i wtedy woda dostanie się również do naszej bibułki. Tak ma wyglądać zrobiona, przygotowana nasza bibułka z wyciorkiem. Tak zrobione karteczki wkładamy do miseczki z wodą, uważając, żeby nasza bibułka się nie zamoczyła. Wyciorek musi znajdować się w wodzie, tak żeby powoli woda docierała do naszej bibułki. Tak jak mówiłam, eksperyment będzie chwileczkę trwał, dlatego odstawiam go na bok i wrócimy do niego po kolejnych eksperymentach. W trakcie oczekiwania na nasze chromatografy przejdziemy do eksperymentu, który możecie również wykonać z rodzicami w domu. Zajmiemy się teraz malowaniem na mleku. Do przygotowania takiego eksperymentu będziecie potrzebować głębszego talerza, mleka, barwników spożywczych, a także płynu do naczyń. W tym eksperymencie będziemy mieli do czynienia z takim zjawiskiem jak napięcie powierzchniowe. To przygotowując eksperyment, musimy na początku wlać mleko na nasz talerz, tak żeby pokryło całą powierzchnię. Następnie za pomocą pipety albo łyżeczki nakładamy w różnych punktach barwniki. Jak widzimy, na mleku powstała nam powłoka z kolorów. Kolory się zaczynają powoli ze sobą łączyć. Teraz musimy wylać troszeczkę płynu do naczyń na jakąś małą podstawkę. I albo waszym paluszkiem, albo patyczkiem do uszu będziemy moczyć patyczek płynie do naczyń i zaraz zamoczymy patyczek naszym mlekiem. Mamy tutaj do czynienia z napięciem powierzchniowym, które jest teraz, wszystkie cząsteczki są koło siebie i są nierozerwalne. Kiedy dotkniemy to płynem do naczyń, cząsteczki bardzo szybko zaczną się od siebie oddalać i to napięcie zostanie rozerwane. To sprawdźmy, jak to będzie wyglądać. Jak widzicie, kolory odsunęły się bardzo daleko od siebie. Wszystkie ze sobą się też połączyły, ale z powrotem, jak zebrałam patyczek, z powrotem te kolory do siebie wracają, ponieważ próbują z powrotem zbudować napięcie. Jednak nie będzie ono takie, tak samo silne jak wcześniejsze. Możemy jeszcze spróbować przyłożyć patyczek w innym miejscu i w ten sposób możemy malować po mleku. Jak widzicie, wszystkie kolory ze sobą się połączyły, dając nam również
nowe kolory, tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, że kolory podstawowe dają nam nowe barwy, możemy tu zauważyć kolor zielony, fioletowy, różowy, pomarańczowy, także nadal pozostałe kolory podstawowe, jeżeli nie wymieszały się z innymi. Teraz przejdziemy do kolejnego eksperymentu. W międzyczasie zobaczmy, co dzieje się z naszym eksperymentem, który zaczęliśmy przed malowaniem na mleku. Jak widzimy, bibułki coraz bardziej stają się mokre, woda z wyciorka przechodzi powoli na bibułkę, jednak na efekt końcowy musimy jeszcze poczekać. Dlatego zapraszam Was do wykonania kolejnego eksperymentu. Kolejnym eksperymentem, jaki teraz wykonamy, będzie tęcza w probówce. Mam nadzieję, że każdy z Was chociaż raz w życiu widział tęczę, kiedy to po deszczu wychodzi słońce i światło ze słońca rozszczepia się na kropelkach deszczu, dając nam wiele barw. Do wykonania tęczy będziemy potrzebować 3 miseczek z wodą, 3 pastylek, które zabarwią nam wodę na kolory podstawowe, czyli żółty, czerwony i niebieski, a także proszek, tak zwany hydrożel, który pochłonie wielkie ilości wody i zamieni się w galaretkę. Tęczę będziemy przykładać do takiej specjalnej, dużej probówki. No to zaczynamy. Na początku wrzucamy po pastylce do wody i będziemy teraz obserwować proces rozpuszczania się tych pastylek. Nasze pastylki rozpuściły się w wodzie. Teraz musimy podjąć kolejny krok, czyli dosypać do każdej z miseczek hydrożel. Wydaje się, że proszku wcale nie jest dużo, ale zaraz zobaczycie, jak zmieni swoją objętość pod wpływem wody. Jak widzicie, po dodaniu hydrożelu do wody z barwnikami, hydrożel zmienił swoją konsystencję. Jest teraz bardziej w takiej formie stałej. I zaraz będziemy przykładać go do naszej probówki. Do probówki możemy wkładać nasz hydrożel w dowolnej kompozycji. Najlepiej do probówki wkładać kolory tak, żeby każdy z nich był obok siebie, żebyśmy potem mogli zauważyć, jak kolory przenikają się i zmieniają barwy na inne. Nasza probówka jest pełna. Zamykamy ją i stawiamy do góry nogę. Widzimy, że na razie mamy same kolory podstawowe w naszej probówce, jednak po pewnym czasie zaczną one się przenikać i tęcza po około tygodniu stanie się już jednolita. Czyli po połączeniu się wszystkich kolorów ze sobą powstanie taki ciemnobrązowy, czarny kolor. Na koniec naszych eksperymentów zobaczymy, jak kolory zaczynają się przenikać między sobą i dawać nam nowe barwy tęczowe.
hydrożel, którego nie zużyliśmy, możemy wykorzystać również do zabawy. Jeżeli na przykład wiemy od razu, że będzie go za dużo, możemy wsypać go do kwiatków, ponieważ zatrzymuje on bardzo dużo wody. I jeżeli wyjeżdżamy na jakiś dłuższy wyjazd, warto podsypać kwiatki hydrożelem, namoczyć z wodą i wtedy kwiatki na pewno nam nie uschną. A teraz przejdziemy do kolejnego eksperymentu. Przed wykonaniem kolejnego eksperymentu wróćmy na chwilę do naszych bibułek. Zobaczmy, czy coś się z nimi stało. Jak widzicie, nasze czarne kropki rozmyły się. To dlatego, że czarny tusz we flamastrze został stworzony poprzez połączenie innych kolorów. Czyli został stworzony przez żółty, czerwony i niebieski. Jak widzicie, kolor czarny da się czasem rozdzielić na składniki. Taka nauka nazywa się chromatografią. Działa ona, ponieważ niektóre cząsteczki są lżejsze i woda je chętniej zabiera, a niektóre są cięższe i wolniej wędrują po bibułce, w konsekwencji rozdzielając się. Wcześniej poznaliśmy kolory podstawowe, żółty, czerwony i niebieski. I to jest tak zwana paleta cmyk. I one są używane do dróg. Teraz dowiemy się także czegoś o kolorach również podstawowych, ale jeden z nich różni się. Są to kolory z palety RGB, czyli mamy czerwony, zielony i niebieski. One po połączeniu dają nam światło białe. Teraz zobaczymy za pomocą specjalnego urządzenia, jak te kolory łączą się ze sobą i jak pod wpływem nasilenia możemy uzyskać wiele nowych kolorów. Ten eksperyment wykonamy przy przygaszonym świetle, żeby kolory z naszej maszyny były bardziej widoczne. Jak widzicie, mamy tutaj taką specjalną maszynę i białą tablicę. Do każdego kolorku na maszynie mamy podłączone kable, które są też podłączone do prądu. Kiedy włączymy naszą maszynę, na tablicy pojawia nam się kolor. I możemy włączać pojedynczo, czyli widzimy, widzieliśmy czerwony, widzimy zielony i widzimy kolor niebieski. Kiedy włączymy kolor niebieski i czerwony, wtedy możemy zauważyć, że tak jak wcześniej widzieliśmy, dają one nam kolor fioletowy. Gdy połączymy ze sobą kolory niebieski i zielony, widzimy wtedy kolor błękitny. A następnie połączymy sobie kolor zielony z czerwonym i to nam daje kolor żółty. Jeśli połączymy ze sobą wszystkie kolory, czyli czerwony, zielony i niebieski i są one wystarczająco nasycone, wtedy dają nam światło białe. Światło białe składa się z wielu świateł kolorowych i pochodzi na przykład od słońca albo jest wytwarzane przez żarówki. Ze światła białego możemy pozyskać także kolory tęczy, co możemy zauważyć na poniższej tablicy. Jeśli powiedzieliśmy sobie o kolorach, które dają nam światło białe, to kolejnym eksperymentem, który wykonamy, będzie to eksperyment tak zwany krążek Newtona. On też będzie pokazywał nam, jak łączą się ze sobą kolory i dają nam światło białe. Jest to tak zwana synteza addytywna. Krążek Newtona to koło, na którym występują różne barwne segmenty, które zawierają na sobie barwy światła widzialnego. Mamy tutaj czerwony, pomarańczowy, żółty, jasnozielony, zielony, błękitny, ciemnofioletowy. W chwili, gdy obracamy krążkiem Newtona, barwy zlewają się ze sobą i widzimy barwę białą. Większość barw, jakie występują w przyrodzie, to barwy złożone, które powstają na przykład w wyniku dodania do siebie przynajmniej dwóch barw prostych. Krążek Newtona jest zatem przykładem addytywności barw. To już wszystkie eksperymenty na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się, jakie są kolory podstawowe i pochodne. Ale zanim zakończymy, pokażę Wam jeszcze efekt naszych dzisiejszych eksperymentów,
czyli naszą tęczę w probówce. Widzimy już, jak powoli hydrożel zaczyna przez siebie przenikać, tworząc kolory zielone, lekko fioletowe i pomarańczowe. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmiku i zapraszam do kolejnych eksperymentów.